Witajcie! Z tej strony Młoda Sztuka po Polsku. Ja nazywam się Ewelina Kuzaniak i poprowadzę dziś dla Was pierwszy odcinek podcastu z serii Pogadanki na temat sztuki. Z racji tego, że mamy jeszcze wakacje i każdy z Was zdążył pewnie podziwiać piękne letnie okoliczności przyrody, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o artystach tworzących właśnie pejzaże. O tym będzie nasz pierwszy odcinek. Pierwszym artystą jest Wojciech Piekarski. Tworzy w technice olejnej na płótnie. Możemy w jego wykonaniu podziwiać sceny sakralne, portrety, przepiękne klasyczne martwe natury, akty, a także to, co dziś nas akurat interesuje, czyli właśnie pejzaże. Wojciech Piekarski skończył studia na Łódzkiej Politechnice. Pomimo tego całe życie zajmuje się malarstwem, tworząc na zamówienie oraz uczestnicząc w aukcjach sztuki. W swojej twórczości wzoruje się na dawnych mistrzach, przede wszystkim malarstwie Caravaggio. Dzięki takim właśnie wzorcom widz może otrzymać doskonały warsztat w klasycznym wydaniu. Prace artysty są tak dokładne, że niekiedy podchodzą wręcz pod hiperrealizm. Dlaczego jest to warte uwagi? Ponieważ jego twórczość odbiega od tego, co można zobaczyć aktualnie w galeriach. Kilka prac pana Wojciecha już miałam okazję podziwiać na żywo i jestem pod dużym wrażeniem warsztatu. Są bardzo dopracowane, mają niesamowity klimat klasycznego malarstwa, wysmakowane kolory i nienaganną kompozycję. Co do pejzaży, wkrótce licytacja pracy Pejzaż Słoneczny. Typowo wakacyjny widok, błękitne niebo, droga prowadząca nas do lasu, przepalone słońcem trawy i klimat późnego lata. Miły, ciepły widok, który możecie nabyć na najbliższej aukcji nowej sztuki w Art in House. W pracy dominują ciepłe kolory. Pojawiają się też ptaki, co jest raczej rzadkością w pejzażach pana Wojciecha. Kompozycja natomiast prowadzi nas do środka obrazu. Dla kontrastu na aukcji w galerii Next obraz Zima ze strumykiem. I tutaj coś, co ja po prostu u pana Wojciecha kocham, czyli pejzaż zimowy. Dla mnie mistrzostwo. Jestem fanem zimowych pejzaży pana Wojciecha. Tutaj mamy typowy, klasyczny, leśny widok z wodą. Wysmakowane kolory, ograniczona gama barw, dominują błękity, które odrobinę pracę ochładzają, natomiast pomarańcze ocieplają, dzięki czemu cały pejzaż staje się przytulny i w rzeczywistości ciepły w odbiorze. Mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu podcastowi przekonałam Was trochę do malarstwa pana Wojciecha Piekarskiego. Zachęcam do zapoznania się z większą ilością prac. Dajcie znać, które pejzaże Wam się bardziej podobają, letnie czy zimowe. A może jesteście fanami martwej natury, tego jakże zdolnego artysty. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i zapraszam wkrótce na kolejny odcinek. Podcast ten został zrealizowany w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.